Witajcie kochani. Dzisiaj w Elektrowni Powiśle odbędzie się premiera najnowszego urządzenia do włosów marki Dyson. Nie muszę wam chyba mówić, jak bardzo się z tego powodu cieszę. I cieszę się tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że na rynku ukazuje się nowy produkt, to jest chyba oczywiste. A po drugie dlatego, że po raz pierwszy zostałam zaproszona na tego typu event przez markę Dyson i jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, dlatego że jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to doskonale wiecie, że ja tę markę po prostu uwielbiam, używam jej produktów od dobrych kilku lat. Mam w swojej kolekcji, bo to już można nazwać kolekcją, nie tylko odkurzacze tej marki, przewodowy i bezprzewodowy, ale również na przykład wentylator, nawilżacz powietrza i oczywiście fenomenalną suszarkę do włosów. Także niesamowicie się cieszę z tego, że marka zaprosiła mnie na to wydarzenie, ponieważ jestem naprawdę ogromną fanką Dysona i wiem też, że wielu z was także, zwłaszcza po moich filmach, ponieważ otrzymałam od was mnóstwo informacji i mnóstwo zdjęć waszych zakupów inspirowanych rzeczami marki Dyson, które posiadam. Są to głównie odkurzacze, swoją drogą świetne, także cały czas polecam. I oczywiście jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wszystkie zdjęcia. Także za chwilę wychodzę z domu i pokażę wam relację z tego wydarzenia, a w związku z tym, że jestem już gotowa, to omówię wam pokrótce, co takiego dzisiaj na siebie założyłam. Tym razem zdecydowałam się na komplet jednej z moich ulubionych marek odzieżowych, czyli Elisabetta Franchi. Komplet ten składa się z marynarki oraz spodni. Cały komplet jest zadrukowany logotypami Elisabetta Franchi i marynarka jest bardzo dopasowana, zapinana na dwa guziki, które w zależności od tego, jak pada na nie światło, wyglądają albo na bardziej złote, albo na bardziej srebrne, także dzięki temu można sobie dobrać do tej marynarki dodatki, biżuterię w dwóch różnych kolorach, zarówno w srebrnym, jak i złotym. Rękawy mi się bardzo podobają, ponieważ one są długie, ale można je podwinąć i tutaj specjalnie sobie jeden rękaw podwinęłam, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Nie ma tutaj z boku żadnych guzików, także mamy tutaj wolną przestrzeń i podoba mi się bardzo również tył tej marynarki, ponieważ on tutaj lekko odstaje, co daje mu takiego dodatkowego uroku. Spodnie, tak jak powiedziałam, są w tym samym wzorze co marynarka i są to spodnie z wysokim stanem, bardzo dopasowane. Zapomniałam wspomnieć, że mam na sobie rozmiar 36 i spodnie te rozszerzają się ku dołowi i mają tutaj też kanty. Natomiast całość wydaje mi się, że wygląda naprawdę super. I założyłam sobie jeszcze do tego kompletu moje szpilki Jimmy Choo. Tutaj leży jeden z moich ulubionych zapachów, którego recenzję robiłam dla was jakiś czas temu, czyli Jo Malone Nektarynka i Miód. Polecam obejrzeć moją recenzję. I zabieram ze sobą jeszcze moją torebkę Louis Vuitton Louis. Wytłumaczę jak najłatwiej właśnie takie pasmo nawinąć. Wystarczy, że złapiecie pasmo włosów około 10 cm przed jego zakończeniem. Użycie urządzenie
Za takie pasmo, jak widzicie, zostało automatycznie nawinięte. Zbliżamy, nawet nie musimy przekręcać, tylko zbliżamy. Pasmo samo się nawija, trzymamy około 8 sekund. Tutaj mamy taki łącznik chłodzenia. Przesuwamy go, liczymy do 3. Wyłączamy, ściągamy pasmo i jest gotowe. Włosy proste, włosy Boże, te fale są piękne, takie hollywoodzkie. Aż odsłonię, bo chyba zasłaniam. Włosy uniesione, grzywka podkręcona. No i włosy proste. Poznajcie Dorotę, moją imienniczkę, która to jest ambasadorką marki Dyson, a raczej produktu najnowszego, o którym chciałam wam powiedzieć, że jest to suszarko lokówka, ale to nieprawda. Dlaczego? Tak, widzimy się dzisiaj na premierze najnowszego stylera wyprodukowanego przez markę Dyson. Prezentuje on się w taki kosmiczny sposób. Mamy urządzenie, które jest sercem z mikrosilnikiem i 8 wymiennych końcówek, dzięki którym możemy tworzyć dowolnie wybrane stylizacje. I to właśnie Dorota zrobiła mi te przepiękne fale. Bardzo mi się podobają i w ogóle napiszcie proszę, bo macie porównanie. Widzieliście mnie przed eventem i teraz już po jego zakończeniu. Także oceńcie moje włosy, czy wam się podobają, czy też nie. Ja jestem bardzo zadowolona, ale tutaj poprosiłam jeszcze Dorotę o to, żeby pokazała wam, jak duże jest to urządzenie, w sensie ile tutaj jest tych elementów. Mamy tutaj takie pudełko, w którym można przechowywać właśnie te wszystkie rzeczy. I tutaj mamy wszystkie końcówki. Możemy podnieść? Możemy podnieść jak najbardziej. Trochę to słuchajcie. Mamy końcówki do kręcenia w 2 rozmiarach. I co ważne, każda z tych końcówek ma swój odpowiednik do kręcenia w prawo, jak i do kręcenia w lewo, dzięki czemu nie musimy się martwić o to, że loki z jednej albo z drugiej strony wyjdą nam niesymetrycznie. Zgadza się. I one jeszcze są, przepraszam, w różnych wielkościach, znaczy mniejsze i większe, tak? Tak, my tutaj spróbowaliśmy na początku zakręcić loki na grubszą końcówkę 40 mm. Niestety okazało się, że włosy są zbyt słabo podkręcone, więc zdecydowałam, że podkręcimy jeszcze raz, żeby uzyskać spektakularny efekt podwiniętych włosów. Mamy również końcówkę pokrytą włosiem syntetycznym, która pozwala nam na odbicie włosów od nasady. I mamy także 2 końcówki. Tutaj będą to ulubienice dziewczyn z kręconymi, falowanymi włosami. Są to 2 końcówki, dzięki którym możemy uzyskać efekt prostych włosów, a nawet bardzo mocno skręconych, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć na scenie. Dokładnie. I mamy też końcówkę do wstępnego podsuszenia, ponieważ możemy dzięki wszystkim końcówkom wysuszyć włosy od wilgotnych do zupełnie suchych, w pełni wystylizowanych. Natomiast na początku musimy zredukować wilgotność, doprowadzając do tego, żeby włos był wilgotny w 20%, czyli żeby był lekko ciężki w wilgoci, ale nie pozostawiał śladów wody na rękach. Możemy właśnie, bo tego nie powiedziałyśmy, podkreślić to, że tej suszarko lokówki, a raczej stylera, używać na mokrych włosach, to znaczy nie takich ociekających wodą, wiadomo, tylko to jest taka właśnie dla was ciekawostka, że w ten sposób to można robić. I dlaczego nie suszarko lokówka? Dlatego, że nie ma tutaj takich charakterystycznych dla suszarko lokówek, mówiłaś, końcówek z włosiem, tak? Tak, mamy tylko jedną suszarkę z włosiem, ale ona służy nam tylko i wyłącznie do odwinia włosów od nasady. Natomiast jeżeli chodzi o to urządzenie, tutaj mamy wykorzystane zjawisko fizyczne, które nazywa się efektem koanny. Dzięki tym rowkom, które tutaj mamy, tworzy nam się wir powietrza dookoła tej końcówki, dzięki czemu pasmo włosów, które nakierujemy palcami na końcówkę, dzięki pędowi powietrza nawinie się samo. Brzmi jak magia, ale ty już miałaś okazję się przekonać. Działa.
Dokładnie, dzięki czemu nie naprężamy włosów, nie ciągniemy, nie rwiemy, nie ma ryzyka, że pasmo nam się plącze we włoski, że przygrzejemy za bardzo lokówką. Co ważne, też uzyskujemy tutaj maksymalnie temperaturę 150 stopni. Spójrzcie, jaką Dorota jest gadło. Prawie tak samo. Prawie jak ty. Jak ja, czy to kwestia tego imienia? Myślę, że to nie przypadek. Przypadek? Nie sądzę. W każdym razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za włoski. A Was oczywiście zachęcamy w zasadzie do przetestowania tego świetnego gadżetu, jakim niewątpliwie jest nowy styler do włosów Dysona. Fryzury fryzurami, ale jak widzicie, czas najwyższy na to, żeby wyjść na spacerek z moim kochanym Astonkiem. Bo już widzicie, bardzo chce mu się wyjść, tak? Prosisz mnie, żeby wyjść. Swoją drogą powinien pójść, słuchajcie, do groomera, bo dawno nie był i próbuję się umówić już od 2 czy 3 tygodni i ciągle coś mi staje na drodze. Także Astonku, niedługo pojedziemy cię dokładnie wymyć i wyczesać, tak? Co chciałam jeszcze powiedzieć? A, chciałam Wam powiedzieć, że zapomniałam Wam powiedzieć, że założyłam sobie dzisiaj pierwszy raz moje kolczyki marki Toast, które otrzymałam w prezencie urodzinowym od Janusza. Spójrzcie. To są te kolczyki, które można rozkładać, w takim sensie, że można odczepiać poszczególne elementy i przyczepiać inne, jeśli mamy na to ochotę. I ja sobie je po prostu skróciłam na potrzeby mojej dzisiejszej stylizacji, bo normalnie one miałyby, już Wam pokazuję jaką długość, taką, widzicie? Ale uznałam, że taka wersja jest stanowczo zbyt długa i nie pasuje do tego ubioru, zwłaszcza w porze lunchu i dlatego zostawiłam sobie właśnie tę krótszą wersję. I muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tych kolczyków właściwie. Bardzo dobrze się sprawdzają, świetnie mi do tej stylizacji pasują i myślę, że to był jeden z lepszych zakupów Janusza, jeśli chodzi o prezenty urodzinowe, bo naprawdę takie kolczyki, które... Tak, tak. Zgadzasz się? Które można sobie dowolnie składać i rozkładać, wydłużać i skracać. To jest świetny patent. Także gdybym teraz miała sama się wybrać do sklepu Toast i coś kupić, to takie kolczyki kupiłabym w pierwszej kolejności. Mówię Wam o tym m.in. dlatego, że ostatnio często pytacie, jak się u mnie sprawdza ta biżuteria Toast, także już wiecie, jeśli chcecie zobaczyć te kolczyki na zbliżeniu, to oczywiście zachęcam do tego, żeby obejrzeć mój film z prezentami urodzinowymi. On Wam się wyświetli tutaj na górze w proponowanych. A my tymczasem co, Astonku? Idziemy na spacerek, tak? 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 No chodź. Także my z Astonkiem idziemy na spacerek. Gorąco się z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym filmie.